Redakcję Arendo.eu wspiera sklep Oleole. Elektronika w internetowej cenie. Żółwiarze to sobie w tym roku poimprezują. Dopiero co recenzowaliśmy na Arendo.eu nowego beatemapa inspirowanego klasycznymi automatówkami, a tu już puka do drzwi następna gra dla miłośników klasycznych odsłon Teenage Mutant Ninja Turtles. Do sprzedaży na wszystkie aktualne platformy trafiło właśnie The Kawabunga Collection. Nostalgiczna wycieczka do przeszłości dla fanów retro, która zbiera w jednej składance szczęśliwą trzynastkę gier z NES-a, SNES-a, Game Boya, automatów i Sega Mega Drive. Jeśli w dzieciństwie graliście na konsoli bądź w salonie gier w jakąś grę z kultowymi gadami, no to tu prawdopodobnie ją znajdziecie. Są tu wszystkie klasyki z Pegasusa. Znana ze swojego poziomu trudności platformówkowa TMNT wraz ze swoją pamiętną planszą podwodną. Dwie części uwielbianych w latach 90. beatemapów, na których fanatycy Pegaza zjadali z kumplami zęby. Oraz Żółwie Ninja Tournament Fighters, czyli zaskakująco dobra i pełna gęstego klimatu bijatyka w stylu Mortal Kombat. No co, na NES-ie nie było zbyt wielu gier tego typu, cieszyliśmy się tym, co mieliśmy. Z automatów powracają dwa czteroosobowe beatemapy, The Arcade Game oraz głośne Turtles in Time. Ta pierwsza była zresztą podstawą dla jednej z gier NES-owych, ta druga pojawia się w mocno zremiksowanej formie także na Super Nintendo pod tą samą nazwą, choć obie gry różnią się od siebie dość znacząco w treści. Automatowe Turtles in Time było też podstawą dla The Hyperstone Heist z Sega Mega Drive i choć wszystkie trzy pozycje dzielą ze sobą dużo podobieństw, mają też sporo unikatowych dla siebie elementów. Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters trafiło nie tylko na NES-a, ale też na Super Nintendo oraz Mega Drive'a, gdzie choć dzieliły ze sobą gatunek, wszystkie trzy to bijatyki 1:1, to fundamentalnie są to zupełnie inne gry o oddzielnym gameplayu i linii fabularnej. Łączy je w zasadzie tylko nazwa. Ostatnie trzy gry składanki to urocze, choć proste z dzisiejszej perspektywy platformówki, pochodzące prosto z klasycznego czarno-białego Game Boya. O gustach się nie dyskutuje, szczególnie gdy mowa głównie o niemal 30-letnich grach, ale moim zdaniem spora część zawartych tu tytułów wciąż trzyma się bardzo dobrze. O jakości TMNT na NES-a można długo dywagować, ale już nawet beatemapy z tej samej platformy postarzały się zaskakująco godnie, a im dalej w lata i generacje sprzętu, tym bardziej grywalne są to kąski. Wrażenie robi tym bardziej, że są to reedycje bardzo kompletne. Każdą grę przełączyć można między amerykańską a japońską edycją, pod warunkiem oczywiście, że miały japońskie wydanie, a wciskając odpowiednik przycisku Select na kontrolerze, wybrać można z szeregu modyfikatorów usprawniających rozgrywkę. Każda gra ma indywidualny dla siebie pakiet. Na przykład w przypadku pierwszych NES-owych żółwi, które znane są z tego, że działały na tej konsoli bardzo słabo, można włączyć opcjonalny modyfikator, który usunie spowolnienia i naprawi przy tym migotanie grafik. Jeśli chcemy. Możemy też ten modyfikator wyłączyć i grać dokładnie tak samo jak na Pegazie. Inne gry pozwolą zmodyfikować rzeczy takie jak startowa liczba żyć czy kontynuacji, albo włączyć nieśmiertelność. Mały minus jedynie za to, że opcje dostępne w tym menu nie są jakoś ustandaryzowane. Na przykład tylko niektóre gry, w których są życia, pozwalają ustawić nielimitowaną liczbę żyć. Kilka opcji zmienić możemy też z poziomu samej rozgrywki. Mamy na przykład opcję emulatorowych zapisów postępu, choć niestety tylko po jednym gnieździe na grę, a także modyfikację rozmiaru obrazu, który może wypełnić ekran, bądź nawet, ofuj, rozciągnąć się do 16:9. Można też wyłączyć ozdobniki na krawędziach ekranu, czy nałożyć podstawowe filtry udające kineskopy, czy wyświetlacze LCD. Standardzik. Funkcja, której nie przypominam sobie z żadnej innej składanki emulowanych gier, jest możliwość obejrzenia interaktywnych let's playów każdego tytułu. Wybierając w menu odpowiednią opcję, możemy popatrzeć, jak całą grę bezbłędnie i bez otrzymywania choć punktu obrażeń przechodzi za nas zaprogramowane wcześniej demo.
Rozgrywkę taką możemy dowolnie pauzować i przewijać w przód i w tył, ale co ciekawe, w dowolnym momencie możemy też wcisnąć przycisk, który pozwoli nam przejąć kontrolę nad grą i grać dalej samodzielnie. Co daje unikatową możliwość przewinięcia każdej gry do dowolnego momentu, żeby zagrać tylko jakiś jej konkretny fragment, który nas interesuje, czy chociażby obejrzeć jej zakończenie. Bardzo fajne, choć nie wiem na ile tak naprawdę przydatne. Opcja przewijania gry wstecz dostępna jest też w trakcie normalnej rozgrywki, więc jeśli popełnimy podczas gry jakiś durny błąd, możemy go cofnąć i próbować do skutku. Wszystkie zawarte na składance tytuły, które obsługują tryby wieloosobowe, mogą być oczywiście grane też w kilka osób w kanapowym multi, ale cztery tytuły z listy mogą być też ogrywane online, choć w tym wypadku nie miałem zbyt dobrych doświadczeń. Albo nie potrafiłem znaleźć gry, albo po połączeniu wszystko nieprzyjemnie czasami klatkowało. Może to kwestia obciążonych serwerów na premierę, choć wątpię. Są to natomiast moim zdaniem tytuły, które i tak zyskują najwięcej ogrywane lokalnie, a tryb sieciowy jest jedynie miłym dodatkiem. Natomiast to, co w Kawabunga Collection spodobało mi się najbardziej, to wyraźna chęć oddania hołdu klasyce. To nie jest jedna z tych robionych na kolanie kompilacji z bieda menu z Unity. Wszystko ładnie spina się tu atrakcyjnymi animacjami, dżinglami i co dla mnie najważniejsze, masą elementów bonusowych dla fanatyków historii. W menu bonusowym znajdziemy setki dodatków. Niektóre moim zdaniem zbędne, jak pojedyncze kadry z żółwiowych kreskówek. Inne bardzo przyjemne, pokroju wysokiej rozdzielczości skanów pudełek, instrukcji obsługi wszystkich gier z zestawu. Potem w mojej osobistej hierarchii bardzo fajne, jak stylizowane na lata 90. poradniki do każdego tytułu opisujące na przykład cheaty, tajne ruchy czy inne podpowiedzi, które nie wynikają bezpośrednio z gry. Oraz na samym szczycie, dla mnie wisienka na torcie, setki stron niepublikowanych wcześniej skanów dokumentów z produkcji gier. Są tam grafiki koncepcyjne, broszury reklamowe wysyłane sklepom, a nawet pełne japońskie dokumenty projektowe pokazujące proces ich tworzenia od konceptu do efektu końcowego. Dla takiego fanatyka historii jak ja cudowne źródło pasjonujących informacji. I to wszystko w zaskakująco przystępnej cenie, bo w premierę pudełkowe wydanie dostać można za jakieś 180 zł, czyli pięknie poniżej przeciętnego pełnego pełniaka, a pewnie potem prędko poleci. W dół. Jeśli jesteście fanami klasycznych gier z żółwiami, to koniecznie musicie tę składankę kupić. To jedna z lepiej przygotowanych, dopieszczonych i wydanych kompilacji tytułów, które mimo upływu lat w większości zestarzały się całkiem solidnie. Jakość emulacji jest pierwsza klasa, nie zauważyłem najmniejszych spadków nawet grając na Switchu, a opcja poprawienia działania tych najbardziej pokracznych technicznie gier dodatkowo poprawia zabawę. Choć puryści mogą nadal męczyć się w trybie klasycznym, więc wszyscy zadowoleni. Dla mnie bomba.